Cześć, nazywam się Tomek Hołast i jestem współzałożycielem serwisu Zrzutka.pl. Chciałbym zaprosić Cię do odsłuchania mojego pierwszego podcastu, który powstaje dlatego, że wielu z moich przyjaciół, znajomych i dalszych znajomych kontaktuje się często z pytaniami, jak sprawnie zorganizować zrzutkę, z czym to się je, jakie są problemy, co warto robić, czego nie warto robić. Tych pytań jest cała masa, ja często poświęcam sporo czasu na rozmowy telefoniczne, które trwają po pół godziny, po godzinę i powtarzam w kółko podobne rady. Dlatego liczę, że ten podcast będzie dla Ciebie swego rodzaju poradnikiem, a pierwszy odcinek spotka się z takim odbiorem, że kolejne będą powstawać cyklicznie. To, czy będą powstawać cyklicznie, zależy od Ciebie, bo jest to pewien eksperyment. Próbujemy z pierwszym nagraniem i w zależności od tego, jakie będą opinie, ile będzie subskrypcji i obserwacji tego podcastu oraz jakie z jakimi problemami będziecie się spotykać, o czym będziecie chcieli słuchać, będę podejmował decyzję, czy nagrywać je częściej. Oczywiście liczę, że te informacje, które odsłuchasz, będą dla Ciebie przydatne. Dołożę wszelkich starań do tego. Kolejne podcasty pojawią się w przeciągu najbliższych tygodni, a pierwszy z nich będzie z osobą, która zorganizowała u nas spektakularną zrzutkę. Pierwszą w historii, która przekroczyła 1 000 000 złotych. Z Alicją, mamą Julki, której pomaga w tym mąż i cała masa ludzi, którym cel jest bliski. Z Alicją będziemy rozmawiać o jej sytuacji, ale przede wszystkim, za co jestem jej bardzo wdzięczny, podzieli się ona z nami swoimi doświadczeniami, radami, jak to się stało, że udało się osiągnąć tak spektakularny cel. Liczę, że podcast Ci się spodoba. Pamiętaj proszę o obserwowaniu i subskrybowaniu i zostawieniu opinii w komentarzach, bądź wysyłając do mnie bezpośrednio na adres tomek@zrzutka.pl. Zapraszam do słuchania. Dziś moim gościem jest Alicja, mama Julki. Mama Julki, która potrzebuje wsparcia na operację, która uratuje jej życie, w co wszyscy wierzymy. Jest to potężna akcja w sieci, która jeszcze się nie zakończyła, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale może, Alicjo, poproszę Ciebie, żebyś się przedstawiła naszym słuchaczom. Mam na imię Alicja, jestem mamą Juleczki, która tutaj czasem pokazuje rączkę, więc jak będę zerkać na dół, to właśnie na nią. To prawda, że zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy, bo Juleczka niestety ma problemy zdrowotne. Okazało się, że ma guza w serduszku, który powoduje bardzo poważne częstoskurcze i jedyną możliwością na uratowanie jest jej operacja w Bostonie, która kosztuje kosmiczne pieniądze, bo to są 2 miliony złotych. Dlatego taką zbiórkę zorganizowaliśmy. Jak ona się teraz ma? Bo z tego, co słyszymy, to udało jej się usnąć chyba, tak? A właśnie już się obudziła. Także niestety nie jest asem, jeżeli chodzi o ilość spania. Także zasypia 10 minut i się budzi. Ciężki to jest przypadek, ale nie ma się co dziwić, bo początki jej życia są dosyć ciężkie. Niestety dużo czasu spędzała w szpitalu i miała dużo bolesnych i zabiegów i co chwilę trzeba było ją wybudzać na leki, także nie ma tego spokoju w sobie, jak większość niemowlaczków. No nie jest jej na pewno łatwo. Powiedz, bo akcja cały czas trwa, wy równolegle przygotowujecie się do wyjazdu. Możesz nam powiedzieć, na jakim jesteście tutaj etapie w przypadku tych przygotowań? Jeżeli chodzi o przygotowania, to cały czas szukamy transportu medycznego. Julka nie może lecieć samolotem rejsowym, bo może to zagrażać jej zdrowiu. Też
ogólnie, jeżeli są problemy sercowe, to może być problematyczny problem, jeżeli chodzi o wysokość lotu samolotem i ciśnienie, ale oprócz tego może też dostać często skurcze. No a wiadomo, lot jest długi, więc musimy się jak najbardziej zabezpieczyć, żeby, no, żeby ten lot przetrwać i żeby był bezpieczny do samego końca. Także próbujemy zorganizować transport z MON-u, żeby jak najbardziej ograniczyć koszty. Taki transport w Polsce wycenili nam najpierw na 400 tysięcy, teraz już wzrósł do 515 tysięcy. Także jest to no, olbrzymia kwota, bo no, aż niemożliwe, że po prostu tyle można zapłacić za transport dziecka, no ale ale jest to duża kwota, dlatego szukamy jeszcze jakichś innych możliwości. No oprócz tego próbujemy zorganizować nocleg tam na miejscu. No i próbujemy oczywiście zebrać całą kwotę potrzebną, no bo to jest najważniejsze. Dopóki nie będziemy mieli kwoty zebranej, to, no to, to, my, no to mamy problem, że tak powiem, bo mamy już zebrane 1,5 miliona, ale jednak cały czas 500 tysięcy jeszcze musimy uzbierać. No faktycznie robią wrażenie te kwoty, 500 000 zł za sam transport. Wiadomo, życie jest bezcenne. Tutaj trzymamy wszyscy mocno kciuki, żeby udało się zebrać tę kwotę i nawet jeśli wzrośnie potrzebna kwota, żeby się zmobilizować i do tego zachęcamy naszych słuchaczy, aby też włączyli się w akcję i jeśli nie finansowo, żeby mogli was wesprzeć również czy swoimi talentami, czy kontaktami, ale to zostawimy może na sam koniec. A propos właśnie tej kwoty, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jesteście pierwszymi osobami w Polsce, które w zasadzie na własną rękę, chociaż to tak trochę w cudzysłowie, na własną rękę, bo z tego, co słyszałem, jest sztab ludzi, który wam pomaga, że jesteście pierwszymi osobami w Polsce, które zebrały tak dużą kwotę online bez pośrednictwa jakby fundacji czy organizacji, chociaż wiem, że jedna z fundacji też wam pomaga. Czy zdawaliście sobie z tego sprawę? Nie, zupełnie nie mieliśmy pojęcia, że tak że tak to wygląda, bo też no, nigdy nie mieliśmy styczności z żadnymi fundacjami, jedyne co, ani z żadnymi akcjami, bo no, pomagaliśmy gdzieś, jak były jakieś akcje, no to staraliśmy się gdzieś cegiełkę swoją dołożyć, ale no, ekspertami w tej dziedzinie zupełnie nie jesteśmy, także to właściwie dowiedzieliśmy się dopiero niedawno. Bo co prawda wsparło was już kilkanaście tysięcy osób różnymi kanałami, wciąż brakuje 500 000 zł z tego, co mówisz. Uda się? Musi się udać. W ogóle nie zakładaliśmy innej opcji od samego początku i myślę, że gdybyśmy zakładali, że może się nie udać, to w ogóle byśmy nie zaczynali. Czy wiara, wiara, nadzieja i ludzie, niesamowita pomoc z wszelkich stron. Czy chciałbyś coś przekazać tym osobom, które was dotychczas wsparły, czy też tym, które dopiero dowiedziały się o akcji? Tak, przede wszystkim osobom, które już nas wsparły i które wspierają nas cały czas, chcielibyśmy bardzo podziękować, a osobom, które jeszcze mogą, no, chcielibyśmy poprosić o jeszcze trochę otwartość serc i dla nas, i dla Julki najbardziej, ale, ale dla nas to też jest bardzo ważne. No, my na pewno ze swojej strony będziemy walczyć do końca, bo mamy bardzo ważny cel, życie naszej córeczki. To chyba jest najważniejszy cel, także no, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tą kwotę zebrać i bardzo prosimy o pomoc jeszcze na tym ostatnim naszym biegu. Ostatnia prosta. Alicja, ja w ogóle chciałem ci serdecznie podziękować, że w tak burzliwym okresie i cały czas w trakcie akcji znalazłaś chwilę. Sam miałem mieszane uczucia, kiedy uzyskałem do ciebie kontakt od naszej wspólnej znajomej, myśląc sobie, co ja ci będę głowę zawracał, kiedy akcja trwa i kiedy macie masę spraw do ogarnięcia. I chciałem ci za to bardzo podziękować, bo kto jak to, wy doskonale wiecie, jak ta walka z czasem jest teraz istotna. W podobnej sytuacji jest masa rodzin w całej Polsce, które też walczą z czasem, próbują zbierać środki,
czasem nie dowierzają, czasem nie wiedzą jak. I jeśli pozwolisz, to tą resztę nagrania chciałbym poświęcić właśnie pytaniom i radom i odpowiedziom dla osób, które mogą być w podobnej sytuacji do waszej. Dla których ten czas ma znaczenie i to nagranie może być bardzo pomocne. Dlatego pozwól, że cofniemy się troszeczkę w czasie, kiedy no była ta przykra diagnoza, dowiedzieliście się o chorobie waszej córki i już doszliście do tej informacji, co tak naprawdę może jej pomóc, jak ogromna to jest kwota, jak wiele trzeba zrobić. O czym pomyśleliście wtedy? No pierwsza myśl, która przyszła nam do głowy po tym, jak wiedzieliśmy, że, no, że ratunkiem dla Julki jest operacja, że jest to operacja w Bostonie, wiedzieliśmy, że na pewno będą to gigantyczne pieniądze, więc no to był, od razu pomyśleliśmy o tym, że na pewno trzeba zorganizować jakąś zbiórkę, bo sami w życiu po prostu byśmy takiej kwoty nie zebrali i nawet tutaj biorąc pod uwagę wszystkich znajomych i przyjaciół, to po prostu ciężko byłoby, nie ciężko, po prostu niemożliwym byłoby dla nas zebrać taką kwotę. Także nie wiedzieliśmy co prawda jeszcze jak się do tego zabrać, bo była to pierwsza taka sytuacja, ale no, na pewno myśleliśmy o tym, że trzeba jakąś tą zbiórkę zorganizować. O waszej akcji dowiedziałem się od naszej wspólnej znajomej Sylwii. Pamiętam, jak właśnie do mnie zadzwoniła, żeby poradzić się w kwestii organizacji tego typu zbiórki. Pamiętam też, że przekazała mi, że do tej pory nigdy na naszej platformie nie było zorganizowanej zrzutki, która przekroczyłaby 1 000 000 zł. W waszym przypadku było to aż 2 000 000 zł. Stąd też pozwoliłem sobie zwrócić jej uwagę na platformę siepomaga.pl, która w zasadzie robi świetną robotę w tego typu akcjach. Mają już wiele podobnych, udanych akcji. Natomiast po pewnym czasie zobaczyłem, że tą akcję organizujecie na zrzutka.pl. Jak to się stało? Dlaczego taka decyzja? Dużo czasu nam zajęło, żeby się zdecydować, gdzie chcemy zorganizować zbiórkę, ale zdecydowaliśmy się na zrzutka.pl ze względu na to, że się pomaga, pobiera sporą prowizję. Biorą 6% od każdej darowizny, więc w przypadku naszych 2 000 000 to było około 120 tysięcy, więc to jest, no wydawała nam się bardzo duża kwota, którą woleliśmy przeznaczyć na jakieś inne dziecko, jeżeli uda nam się zebrać, a wiedzieliśmy też, że możemy liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół, dlatego podjęliśmy decyzję o tym, żeby zbiórkę prowadzić na zrzutka.pl. Szukaliśmy też fundacji, do której się zapisaliśmy, Julkę zapisaliśmy fundację też wybraliśmy taką, która nie pobiera prowizji. No bo uważamy po prostu, że te pieniądze takie duże trzeba zebrać, że jeszcze dodatkowo prowizja mogłaby to spowolnić. Mhm. A czy mieliście z góry jakieś ustalone, poza tymi prowizyjnymi prowizjami, kryteria decyzyjne, jeszcze jakieś alternatywy rozważaliście? Nie, właściwie głównie skupiliśmy się na tych prowizjach, bo uważaliśmy, że właśnie ze wsparciem, które proponowała rodzina i przyjaciele, będziemy po prostu sami próbowali się rozreklamować, aczkolwiek nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż tak ciężka praca. O, i o tym też porozmawiamy sobie. A powiedz jeszcze, czy możesz się podzielić swoimi takimi wyobrażeniami, które miałaś przed uruchomieniem akcji, zanim zorganizowaliście zrzutkę, a jak oceniacie to teraz z perspektywy czasu? No, z perspektywy czasu na pewno byśmy postarali się dużo bardziej wyspać, zanim zorganizowaliśmy całą akcję, bo po prostu zajmuje bardzo dużo czasu, właściwie cały nasz czas wolny i niewolny głównie skupia się na zbiórce. Wiadomo, że to jest związane z tym, żebyśmy potem jednak mogli ten czas spędzać rodzinnie w pełni, ale jest to ciężka bardzo praca. Pamiętam, jak mi jedna pani, która prowadziła swoją zbiórkę, mówiła: uważaj Alicja, to będzie dla was ciężka przeprawa, nie będziecie spać, nie będziecie mieli czasu, żeby ze sobą rozmawiać. I mówię: a już tam, chyba nie będzie tak strasznie.
jest to naprawdę ciężki kawałek chleba do zgryzienia. Jeszcze miesiąc temu byliście anonimowi, a dziś jesteście osobami publicznymi. Jak się z tym czujecie? No, bardzo lubiliśmy swoją anonimowość. Niestety no, trzeba się pogodzić z jej utratą, przynajmniej na jakiś czas. Raczej zawsze próbowaliśmy, nie wiem, co mam powiedzieć. W sensie, dobra. Nie zależało wam na uwadze publicznej, tak? No nie, zupełnie nawet nie lubiliśmy się dzielić w ogóle ani na Facebooku, ani na innych portalach społecznościowych. Raczej unikaliśmy jakiegoś takiego rozgłosu, ale wiedzieliśmy, że to jest jedyny sposób na to, żeby pomóc Julce, właśnie rozprzestrzenianie Julki wizerunku i naszego wizerunku, opowiadanie o tym, co nas spotkało i o całej historii Juleczki, bo bez mediów i bez... Nie byłoby to możliwe, tak? Bo właśnie to, o to też chciałem zapytać, czy możliwe byłoby osiągnięcie tego celu, gdybyście z tej prywatności nie zrezygnowali? Nie, zupełnie nie byłoby to możliwe, bo jeżeli ludzie by o nas nie usłyszeli i nie poznali naszej historii, to po prostu na pewno by nam nie pomogli, bo nawet by nie wiedzieli, że mogą nam pomóc. To pewnie wiarygodność wzrasta, kiedy faktycznie widzą faktyczny problem, poznają ludzi, poznają historię, prawda? Tak, wiarygodność myślę, że w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna, szczególnie przy takich zbiórkach, bo no było już parę takich akcji z tego, co się orientowaliśmy, w których ludzie zbierali na chore dzieci, których nawet nie mieli. Także no wiarygodność jest najważniejsza. Jeżeli chcemy liczyć na pomoc osób obcych, to trzeba tą wiarygodność zbudować. Znamy takie historie, od tego czasu dużo się zmieniło, ale też zawsze powtarzamy, że warto weryfikować i sprawdzać organizatorów. Tej na pewno wiarygodności dodaje realny kontakt z człowiekiem. No dzisiaj w mediach mamy tą możliwość, że jeszcze mamy obraz i też tak naprawdę ten podcast jest trochę tego przykładem i jest eksperymentem, bo to pierwszy odcinek, kiedy możemy porozmawiać z organizatorem i pokazać realnie sytuację ludzi stojących za akcją. A propos ludzi stojących za tą akcją, to z tego co wiemy, to na sukces akcji pracuje cały sztab ludzi. Czy możesz nam powiedzieć, co to za ludzie wam pomagają? O, pomagają nam tutaj nasi najbliżsi, przynajmniej od tego się zaczęło, że rodzina i przyjaciele, jeżeli zaczęliśmy prowadzić Facebooka, ale już przy licytacjach, które są organizowane przy Facebooku, musieliśmy poprosić o pomoc, bo po prostu nie bylibyśmy fizycznie w stanie tego wszystkiego ogarnąć. To zajmuje bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Także rodzina i przyjaciele oraz osoby obce, które coraz częściej proponują, że zorganizują jakąś akcję charytatywną, na przykład na własną rękę dla nas. Także jest, no teraz to już myślę, że w tysiącach można by liczyć osoby, które nam pomagają, ale o takie najbliższe nasze zaplecze to faktycznie dużo rodzin, dużo osób z rodziny i przyjaciół nam pomaga. Są to co prawda akcje spontaniczne i w związku z tym, że nie mamy doświadczenia w tego typu akcjach, to zajmuje bardzo dużo czasu, cały czas się komunikujemy i wymyślamy, razem płaczemy i razem się cieszymy z każdego osiągniętego sukcesu. A propos tej komunikacji, to wyobrażam sobie właśnie, żeby komunikować się z taką dużą grupą osób, jest to duże wyzwanie. Jak sobie z tym radzicie? To jest bardzo duże wyzwanie. Mamy założonych chyba z 5 grup na WhatsAppie. Także nasza komunikacja polega głównie właśnie na komunikacji telefonicznej. Ze względu na to, że no, tak samo jak w szpitalu, tak samo teraz niespecjalnie możemy przyjmować gości w domu, żeby Juleczce nie dostarczyć dodatkowych wirusów czy bakterii. Także nie było innej opcji, jak taka komunikacja online. Online. Jasne. Alicja, co sprawiło wam największą trudność na starcie i jak sobie z tym poradziliście?
Największą trudność sprawiło nam samo proszenie o pomoc i samo proszenie o pieniądze, bo raczej byliśmy rodzicą, która starała się we własnym zakresie radzić sobie z problemami. Jednak po jakby krótkim czasie od prowadzenia zbiórki zaczynaliśmy dostawać tyle pozytywnej energii od ludzi, tyle pozytywnych wiadomości i komentarzy, że zrobiło się to troszeczkę łatwiejsze, chociaż dalej jest trudne, ale mimo wszystko łatwiej nam. A propos tego pozytywnego odbioru, widzimy faktycznie, jaki jest odzew w sieci. Zdarzają się takie sytuacje, część z naszych organizatorów, szczególnie w przeszłości, miało przykre sytuacje z tym związane, czyli że były gdzieś pomawiane, czy kierowane były pod ich adresem przykre wiadomości. Czy w waszym przypadku tego typu sytuacje też wystąpiły? Zdarzało się kilka pojedynczych sytuacji, że albo ktoś się próbował podszyć, albo ktoś próbował skomentować w nieładny sposób, ale to jest bardzo duża akcja, już teraz jest bardzo mocno rozpowszechniona, więc w takim przypadku zawsze się coś takiego zdarzy i na to już nie mamy wpływu. Mam nadzieję, że nie podcięło wam to skrzydeł. Nie. Jednak jest dużo większy pozytywny odzew, także liczymy, że tak już zostanie. Co obecnie sprawia wam największą trudność i jak sobie z tym radzicie, albo jak staracie się z tym radzić? W obecnej sytuacji jakby największą trudność sprawia nam stan zdrowia Julki i to, że mamy coraz mniej czasu na to, żeby zebrać te pieniążki. Doba jest jakby trochę za krótka na to, żeby ogarnąć wszystkie rzeczy, które mamy do zrobienia, bo mamy też oprócz Julki jeszcze jedną córkę starszą, która też potrzebuje uwagi. Kamil dodatkowo ma swoją pracę, także też musi w niej uczestniczyć. Dziękujemy bardzo za wyrozumiałość klientom i pracodawcom. Także trudne jest pogodzenie jakby znalezienie czasu na to wszystko, ale jest to warte. Mhm. Warto jest to poświęcić dla takiego celu. Jest to konieczne, czasu jest niewiele, ale wierzę, że się uda i że jeszcze wiele osób, które o was nie usłyszało, jak się zaangażuje, to do tego celu dojdziemy. Czy jest coś, co mając tą wiedzę dzisiaj, którą macie dzisiaj, zrobilibyście inaczej? I dlaczego? W związku z organizacją akcji. Akcja dalej trwa, ale już może pewne wnioski są. Myślę, że niespecjalnie. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy tak mało czasu, bo właściwie okazało się, że mamy miesiąc na to, żeby zebrać pieniądze, to faktycznie wszystko robiliśmy na ostatnią chwilę, co chwilę wpadały jakieś pomysły, ale to nie jest do przewidzenia. Jeżeli ktoś ma więcej czasu, to może faktycznie zrobić sobie jakiś taki pomysł nad jakimś planem działania, ale w naszym przypadku zupełnie nie było na to czasu, także jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć i udaje cały czas. A właśnie, bo też chciałem zadać to pytanie o ten plan działania, czyli nie było odgórnie ustalonego planu działania, po prostu pracowaliście powiedzmy na żywym organizmie, tak? Uczyliście się tego w trakcie, czy coś zarysowaliście? Korzystaliście z jakichś poradników, które były w sieci? Nie, zupełnie to wszystko było bardzo spontaniczne. Nasza córka starsza Laura napisała list do świętego Mikołaja, w którym napisała, że bardzo zależy jej na tym, żeby Julka wyzdrowiała, żebyśmy wróciły wreszcie do domu i po prostu pokazałam go mojej przyjaciółce, która akurat jest dziennikarką w mediach, więc zobaczyłam, bardzo się wzruszyła i postanowiła nakręcić taki filmik, który potem już wzruszał wszystkich i dzięki niemu jakby to się wszystko rozpędziło. Ale
Tak samo jak ten pierwszy filmik, tak samo kolejny, który nakręciliśmy, był spontaniczną akcją i wszystko było zawsze na ostatnią chwilę, w bardzo dużym niedoczasie, ale... Po prostu działo się. Masa ludzi, pomysły. A co twoim zdaniem jest kluczowe, bez czego nie osiągnęlibyście obecnego wyniku? Jeszcze cały czas to nie jest finalnie zebrana kwota, ale może są takie rzeczy, o których byś wspomniała i doradziła innym organizatorom jako niezbędne. Na pewno bez udziału mediów. Myślę, że nie osiągnęlibyśmy takiego wyniku, bo dzięki rozprzestrzenieniu się naszej historii właśnie w mediach dowiedziało się o niej bardzo dużo ludzi, którzy potem mogli nam pomóc. Myślę, że każdy, kto chciałby prowadzić taką zbiórkę na własny rachunek, musi postarać się i zrobić wszystko, żeby w tych mediach w jakiś sposób się pojawić, żeby zainteresować media swoją historią i żeby chcieli o nich jakby mówić. Mhm. Bo bez wsparcia mediów wiadomo, że rodzina i przyjaciele to jest bardzo ważny aspekt i bardzo nas wspierają, ale główny cel udało nam się osiągnąć właśnie dzięki mediom. Mhm. Wspomniałaś, że tu akurat miałaś bliską znajomą pracującą w mediach, czyli kontakty są w tym przypadku ważne, żeby dotrzeć bezpośrednio do osób. Czy jest jakiś sposób, jak tą uwagę tych mediów pozyskać? Inny może? Myślę, że po prostu trzeba opowiedzieć swoją historię. Trzeba opowiedzieć ją jakby jak najbardziej ciekawy sposób, ale jak najbardziej prawdziwy i naturalny, bo trzeba być naturalnym i też wspomniałaś wcześniej jednak zrezygnować trochę z tej prywatności, się otworzyć i pokazać coś, co często większość ludzi nie chce się tym dzielić, tak? I w tym przypadku ludzie się identyfikują, rozumiem, z waszym problemem. No właśnie, czasem dużo szczęścia, historia, w tym przypadku na pewno historia chwyta za serce dosłownie. I jeszcze liczymy, że chwyci wielu, żeby udało się dokończyć akcję. Czy ten zespół, który pracuje, ten najbliższy, zbudowany z rodzin i przyjaciół, czy często zdarzają się chwile słabości? Wiemy, że wszyscy pracujecie na pełnych obrotach, a jeśli tak, to jak sobie z tym radzicie? Jak się motywujecie? Staramy się, żeby nie było tych chwil słabości. Raczej próbujemy pozyskać siłę i energię z tego, co dobrego nam się przytrafia. My jako rodzice tym bardziej nie możemy, przynajmniej staramy się nie okazywać tej słabości, bo nie chcemy przekazywać jej naszym córkom. One muszą też być silne i są bardzo dzielne w tej całej sytuacji obie. Wspieramy się cały czas, jak tylko możemy. Jak ktoś ma chwilę jakąś słabości, to zaraz drugiego próbuje podnieść na duchu i to jest wspaniałe. Pięknie. I pięknie wam to idzie. A jesteście w 3/4 drogi i na takim etapie na co teraz kładziecie największy nacisk? Czemu poświęcacie najwięcej czasu, poza oczywiście rodziną i Julką jakby, i opieką nad dziećmi? Cały czas próbujemy, cały czas prowadzimy Facebooka, jakby na bieżąco dzielimy się tym, co się dzieje u nas w rodzinie, jakie nam się udało osiągnąć cele. No chodź. O, i teraz witamy Julkę, bo dołączyła do nas i nawet jest spokojna. Super. Już kończymy, nie będziemy zabierać więcej czasu. Zostało tylko kilka pytań. Julka, wybacz nam proszę, że obserwujemy czas twojej mamy. Jakie było wasze największe zaskoczenie podczas prowadzenia akcji?
Największym zaskoczeniem to było, że nasza akcja się tak rozrosła, że skala, na jaką się rozrosła, po prostu jest fenomenalna, oraz to, ile ludzi się włączyło w tą akcję, ile ludzi chce nam pomóc i nie tylko z grona najbliższych, ale z zupełnie obce osoby, więc to było bardzo dużym zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. Tak, tak. To jest, skala jest nieporównywalna do żadnej innej w Polsce, bo nie było jeszcze osób, którym prywatnie udało się zebrać tak wielką kwotę. Więc to również dla nas jest ogromne zaskoczenie. A powiedz, jak na tym etapie mogą wam pomóc nasi słuchacze? Czy są przestrzenie, w które mogliby się zaangażować? Poza oczywiście składkami, bo dalej potrzebujemy zebrać niezbędną kwotę, bo jesteśmy w 3/4 drogi. Ale czy jest coś, w czym mogą wam pomóc? Mogą dalej włączać się, czy organizować jakieś akcje charytatywne dla Julki oraz włączyć się w licytację na naszym Facebooku, licytację Serce dla Julki. To są takie, no i oczywiście mogą wpłacać swoje cegiełki, dokładać do naszej zbiórki. Julka potwierdza. No, Julka prosi. Julka prosi. A jak mogą się z wami skontaktować? Prowadzimy całą stronę na Facebooku. Wystarczy wpisać Serce Julki, nas znaleźć. Tam jest, można wysłać do nas wiadomości. Staramy się odpowiadać jak najszybciej, jak jest to możliwe, ale przepraszamy, jak czasem to trwa trochę za długo, jednak wiadomości jest naprawdę bardzo dużo i czasami łącząc też opiekę nad dziećmi, no jest problematyczne, żeby to zrobić tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale no tam są wszystkie informacje, które można znaleźć i w jaki sposób można się z nami skontaktować. Czyli podsumowując, przede wszystkim możemy wesprzeć was finansowo, możemy wesprzeć was w licytacjach, w aukcjach, czy wystawiać też własne przedmioty. Rozumiem, że najwygodniej kontaktować się z wami przez Facebooka, pozostając wyrozumiałymi, że nie zawsze uda wam się szybko odpisać, bo tych wiadomości pewnie jest dużo i obowiązków, które macie, jest dużo. My ze swojej strony, ja z tego miejsca chciałem tobie, Alicja i tobie, Julka serdecznie podziękować za cierpliwość i za wasz czas w swoim imieniu, w imieniu naszych słuchaczy. Trzymać kciuki za pozytywne zakończenie tej całej akcji. Przede wszystkim w tej chwili za zebranie środków, za pozytywną organizację transportu, no i za samą operację. Życzyć dużo sił, zdrowia, może trochę czasem godzin dla snu, żeby go było więcej. Może ty, Alicjo, ty, Julko, słyszę, że cały czas masz coś do dodania do naszych słuchaczy, a ty, Alicjo, może chciałabyś coś dodać na zakończenie? Na zakończenie chcielibyśmy prosić, żebyście pomogli nam dopisać do naszej historii szczęśliwe zakończenie. Żebyśmy mogli żyć jak w każdej bajce długo i szczęśliwie i zdrowo razem z naszą Juleczką. Tego wam życzymy, do tego zachęcamy słuchaczy. Podkreślamy, akcja jeszcze cały czas trwa. zrzutka.pl/serce Julki. Dalej możecie pomagać, wspierać akcję. Jesteśmy w 3/4 drogi. Wasze wpłaty, licytacje liczą się. Zostało kilka dni. Prosimy o wasze wsparcie i no, też trzymamy kciuki za zakończenie pozytywne tej całej historii i wierzymy, że się uda. Dziękujemy bardzo, Alicjo. Dziękujemy, Julko. Powodzenia. Dzięki. Dziękujemy bardzo. To był pierwszy odcinek podcastu Zrzutka.pl. Dziękuję ci za poświęcony czas. Liczę, że ci się podobało. Będę ci wdzięczny za pozostawienie opinii w komentarzu oraz za subskrypcję i obserwowanie podcastu. Daj mi to kopa, bo dzięki temu wiem, że wielu osobom się podoba i jest przydatny. Natomiast gdybyś miał coś do dodania, chciał posłuchać o czymś konkretnym, żebym przeprowadził rozmowy z konkretnymi osobami, czekam na twoje opinie i maila pod adresem tomek@zrzutka.pl. Do usłyszenia wkrótce ponownie.